Zapraszamy na rozdanie nagród Polskiej Akademii Sztuki Komiksu. Zróbcie hałas! Taki słaby, mocniej! Dobry wieczór. Wieczór, tak. Dzień dobry, nazywam się Marcin Uczak i zapraszam i witam was wszystkich na gali wręczenia nagród Polskiej Akademii Sztuki Komiksu Orient Memy. Oczywiście za rok 2021. Nominacje do tych nagród poznaliśmy wszyscy pod początku czerwca podczas Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej i tradycyjnie zwycięzców ogłaszamy podczas Festiwalu Komiksowego Warszawa. Jak zapewne wszyscy wiecie, nagrody Orient Men są ufundowane przez Polskie Stowarzyszenie Komiksowe. Nadaliśmy im imię jednego z prestiżnych bohaterów polskiego komiksu i w ten sposób chcemy uhonorować jednego z największych polskich twórców komiksowych, czyli Tadeusza Baranowskiego. Autorem projektu statuetki Orient Mena jest Michał Kwolek. Brawo dla Michała Kwolka, tak. Dla przypomnienia, nagrody są przyznawane przez Polską Akademię Sztuki Komiksu, w której skład schodzą nie tylko członkowie Polskiego Stowarzyszenia Komiksu, ale także laureaci poprzednich edycji tych nagród, naukowcy, dziennikarze, generalnie osoby aktywne w naszym środowisku. Polską Akademię Sztuki Komiksu tworzą cztery organizacje, czyli Polskie Stowarzyszenie Komiksowe, Stowarzyszenie Twórców Kontur, Fundacja Instytut Kultury Popularnej oraz Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. Dla przypomnienia też fundatorem nagrody Orient Men jest Polskie Stowarzyszenie Komiksowe. Tak, dodawajcie kupy, przyda się trochę. Okej, to formalności za nami. Teraz to, na co wszyscy czekają. Za chwilę ogłosimy laureatów nagród. I teraz tak. Pierwsza kategoria to najlepszy rysownik lub rysowniczka. W tej kategorii nominowani są Maciej Pałka dla komiks Empress oraz ostatni seans w kinie Corso, Piotrek Nowacki za komiksy, jeśli zrobisz to teraz, to co będzie? Zaraz, Om apetyt na przygodę oraz detektyw miś zbyć na tropie. Tom 7. Czemu pani się uparła, żeby spotkać dinozaura? Oraz Krzysztof Obedyk za komiks Oszałamiające bajki Urwał. Tak, ćwiczyłem tą wypowiedź. Zwycięzcą w tej kategorii jest Krzysztof Obedyk za komiks Oszałamiające bajki Urwałckie. Krzyśka nie ma z nami dzisiaj. Jest na weselu braku. Tak, jego brat się żeni, więc no, wybrał wesele, ale w jego imieniu nagrodę odbierze Szymon Hocman z Kultury Gniewu. Dobry wieczór. Tak jak już zostało powiedziane, Krzysiek bardzo żałuje, że jego brat dzisiaj się żeni. Nie miał na to żadnego wpływu. Upoważnił mnie do odbioru tej nagrody i powiedzenia, że bardzo, bardzo dziękuję. Jest zaszczycony, szczególnie, że konkurencja była fantastyczna i to wielki zaszczyt. Dziękuję bardzo. Gratulujemy. Kolejną kategorią to jest najlepszy scenarzysta lub scenarzystka. I w tej kategorii nominowani są Unka Odia za komiks Brom 2, Bartosz Sztybor za komiksy Jeśli zrobisz to teraz, to co będzie zaraz? Oraz Tajemniczy kapelusz pana Pinią oraz Piąty tom Wiedźmina za Tarte wspomnienia. A także Krzysztof Owedyk za Oszołomiające bajki urwałckie. Zwycięzcą w tej kategorii jest ponownie Krzysztof Owedyk. Szymon, zapraszamy. Dobry wieczór. Przepraszam, jaka to kategoria była teraz?
Najlepszy scenarzysta. Krzysiek upoważnił mnie, żebym również w tej kategorii bardzo podziękował za nagrodę. Szczególnie, że konkurencja była jeszcze silniejsza i to wielki zaszczyt. Przekażemy nagrodę na ręce Krzysztofa. Dziękujemy bardzo w jego imieniu. Krzysiek jest na weselu brata. Kolejną kategorię. Najlepszy debiut. Tutaj chcemy jeszcze dodać, że w przypadku tej kategorii Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego ufundowała dla laureata lub laureatki dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł. A nominowani w tej kategorii są Luko Czakowski za komiks Głowa, Łukasz Augustik za komiks Niesamowity Sherlock Wars w sieci kłamstw oraz Kamila Król za komiks Rusałka. Zwyciężczynią w tej kategorii jest Kamila Król za komiks Rusałka, który został wydany własnym sumtem przez autorkę. Gratulujemy serdecznie Kamili. Kamili tutaj nie ma, ale nagrała dla nas filmik z podziękowaniami. Chciałabym powiedzieć parę słów od siebie, pomimo tego, że w tym momencie niestety od Warszawy dzieli mnie 1800 km. Rusałka to jest taki projekt, który mnie powstawał z ogromną pasją i z wielką chęcią tego, żeby zaadaptować formę naszej baśni ludowej dla współczesnego czytelnika. Więc jestem naprawdę tylko poruszona tym, jak mocny odzew otrzymała ta krótka historia. Tutaj chciałabym wysłać całą serię podziękowań z tej mojej odległości. Więc wielkie podziękowania oczywiście idą do Kamili i do wszystkich osób, które głosowały na Rusałkę za rozpoznanie w kategorii debiutu. Bardzo, bardzo dziękuję. I myślę też, że wielkie podziękowania należą się dodatkowo osobom, które ten komiks wspierały na samym początku, czyli w zeszłym roku, kiedy podczas kampanii Kickstartera ten komiks dopiero sobie raczkował. Dziękuję za wsparcie. Dodatkowo chciałabym jeszcze podziękować jednej osobie, jest nią Kasia Kamieniarz, która w całym tym procesie była bardzo ważną osobą i bez której zaangażowania polska wersja Rusałki mogłaby tutaj nie powstać. Na sam koniec jeszcze chcę dodać, że taka nagroda jest dla mnie ogromnym zastrzykiem inspiracji i takiej mocnej motywacji, żeby dalej pracować z motywami słowiańskim wierzeń. Mam nadzieję, że w takim razie za rok zobaczymy się osobiście podczas komiksowej Warszawy i że wtedy będę mogła Wam zaprezentować dalszą część historii Rusałki. Więc dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia. Kolejna kategoria, czyli najlepszy komiks zagraniczny wydany w Polsce. I komiksy nominowane w tej kategorii to Czary z Jary, Złe Wyjście, Simona Hanselmana z wydawnictwa Team of Comics, Dom autorstwa Paco Rocchi z wydawnictwa Kultura Gniewu, Raport Krudeka Manu Lasserneta z wydawnictwa Mandioka oraz komiks Trawa autorstwa Keum Suk Gendry Kim, przepraszam jeżeli pomyliłem, z wydawnictwa Centrala. I komiksem, który zwyciężył w tej kategorii jest Raport Krudeka. Bartek, Ragi, zapraszamy. Dziękuję bardzo za nagrodę, dziękuję Kaśce Sajdakowskiej za tłumaczenie, Kubie za to, że był przy Kaśce, Iwonie za redakcję i Piotrkowi Raraku za literkowanie. No i mam nadzieję, że za rok też jakąś nagrodę dostaniemy. Do widzenia. Przedostatnia kategoria, czyli najlepszy komiks dla dzieci. Komiksy nominowane w tej kategorii to Bajka i jej gang od Marcina Podolca, z wydawnictwa Kultura Gniewu, Emilka Sza, Jak wiele to nic, autorstwa Magdaleny Kani i Maćka Kura, z wydawnictwa Egmont Polska,
oraz komiks Malutki Lisek, Lisek i Wielki Dzik, tom 7 pod tytułem Porządki, autorstwa Berniki Kołomickiej, również z wydawnictwa Egmont Polska. Zwycięzcą tej kategorii jest komiks Bajka i jej gang, Marcina Podolca. To na szczęście! Dziękuję, teraz ten drink będzie smakował wyjątkowo. Została nam ostatnia kategoria, czyli najlepszy komiks polski. A komiksy nominowane w tej kategorii to Brom 2, autorstwa Unki Odi z wydawnictwa 23. Fast Nachspiel, wydanie zbiorcze, autorstwa Marka Turka z wydawnictwa 23. I oszałamiające bajki urłałckie Krzysztofa Wedyka z wydawnictwa Kultura Gniewu. Najlepszym polskim komiksem zeszłego roku jest komiks Oszałamiające bajki urłałckie. Szymon, zapraszamy. Patryk. Dobry wieczór. Krzyśka niestety nie może być z nami dzisiaj, gdyż jest na weselu brata. Ma trzech braci, dlatego tak sytuacja wygląda. Jest bardzo zaszczycony i bardzo się cieszy i się tego nie spodziewał i cóż mogę dodać, bardzo się cieszę. W imieniu Krzyśka również i w imieniu wydawnictwa, że komiks został tak doceniony. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I to wszystko na dzisiaj. Dziękujemy za wspólne przeżywanie emocji. A tak wygląda złoty orientman, który się przyznaje za zasługi za całokształt. Ten akurat należy do Tadeusza Baranowskiego, w końcu do niego trafi. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom, laureatkom i zapraszam do wspólnej zabawy i widzimy się za rok w tym samym miejscu. Do zobaczenia.